witam Was w kolejnym odcinku z serii Wyprawowo. Dziś jesteśmy w lesie, a zmierzamy w tym lesie do ośrodka wypoczynkowego, który nazywa się Justynka. Jest to były ośrodek prezydencki. Jest ze mną kolega Konrad, który nie chce być nagrywany. Jak nie chce, to nie będzie nagrywany. No, jesteśmy niedaleko miejscowości, z tego co pamiętam, Międzychód. W Polsce są ogólnie dwie miejscowości, które są nazwane Mierzyn. Jedna właśnie koło Międzychodu, druga koło Szczecina. Więc odnalezienie tej prawidłowej, gdzie jest ten ośrodek, nie było takie w sumie fajne, bo miałem 50% szansy, że trafię w ten zły, nie? Ale się widzę, udało chyba. Budowę kompleksu rozpoczęto w 1964 roku. Mieścił się tu ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Poznaniu. Od 1974 Międzywojewódzka Szkoła Aktywu ZSMP, później przemieniony na ośrodek wypoczynkowy Justynka. Nie doszedłem, w którym roku przestał działać ten ośrodek, lecz teraz służy jedynie za miejsce do gier ASG albo paintballu. Pokoiki, większość jest zupełnie taka sama. Wejdziemy do jednego, bo wszystkie są pewnie takie same. No to był pokoik letniskowy. Tu nie była jakaś kuchnia. Tu musiała być łazienka. Jeden to mam kolejny budynek, na poddali widać jeszcze jeden budynek. No prawie tutaj tego jest. Idziemy do tego.
Tylko? Jak strażak. Idealnie, brawo ty. Coś tu przeszedł, wywiercił dziurki, wsadził kołki. A błyskice to są kołki wsadzone w to. To trzeba być zadowolone. W ogóle jakie psychodeliczne rysunki ty. Te takie standardowe to są. Czyli każdy wygląda tak samo, nie? Tu taki pokój pewnie przeszklony, gdzie były jakieś łóżka. Kuchnia i połączona z łazienką. Nic więcej nie ma. Ale tym razem w tym budynku mam zejście w dół, dalej. Podziemia to jest najbardziej miłe. To co jest? O! Chyba lubimy. Piec do palenia dzieci. Jaki ładny. Ta. Ślisko. Kolejną. Tak jak podobnie do tamtego. A. Ładna to chyba kwiatki. A to wygląda to jest typeta? Typeta. Poczta księżniczki.
drzwi. Piwnica, oczywiście. No, to się różni. Już jest różnica. Po drugiej stronie. Ale to, czekaj, nie z tej strony wejście. Tutaj drugi garaż. Jest. Jak są na dach? Nie wiem jak ty. Nie, mam linę. Od piwnicy? Okej. Przekonałeś mnie. W tym miejscu bardziej góruje nie samo miejsce, a graffiti, które tu na przykład się zdejmuje, ponieważ są bardzo klimatyczne. I kulki, rozpryski po kulkach z farbą. Bardzo klimatyczne. Tam jest kolejny budynek, nie? W tym miejscu. I tam jest jakaś altanka. A na drzewie widzę okno. A tam jest jeszcze... Zaraz, zanim wejdziemy na górę, to zobaczymy. Społecznie wygląda tak samo w tym korytarzu. Wygląda jak hotel. No to był taki hotel właśnie. Dlatego pokażę wam jeden z przykładowych pokoi i będzie po prostu załatwione wszystkie pokoje. Czyli tak, wchodzimy na prawo, mamy łazienkę wypełnioną płytkami. Następnie wchodzimy w mały pokoik. Nawet gniazdka, nawet tu nie było kuchni, nic gotowej, tylko same... Pojęcie jaka kawalerka. Taka kawalerka, do spania tylko jedno łóżko. Tutaj ze złonym widokiem na wyjście. W tym miejscu znajduje się, jak teraz pokazuję wam, klatka do góry, takie duże, większe pomieszczenia. Zbierają ludzi. No way room. I po drugiej stronie budynku. No, no, się nie zmieści. Nie wiem, co to jest.
też. Łazienka CUS, bo to jest łazienka typowo z prysznicem, czyli to jest ta mniejsza część. Czyli tam jak była jedna osoba, to tu masz pół osoby może wejść. Więc tu się nie zmieści. Jedno wejście, jedno łóżko. Nawet pewnie stolik się tu nie mieścił żaden. Ale się udało. Jesteśmy na dachu. Widać już elementy zimy zbliżają się do Polski. Choć jest początek grudnia. Ale skrzypnie. Jakie fajne dziury są na tym dachu. Kominy. Dokładnie, tam są jakieś jeszcze garaże. O. Jeden nieostrożny kroczek. I noga leci. Co widzisz, Konradzie? Tak, stamtąd przyszliśmy. Żebym nie chciał polecieć w dół. Choć jest oblodzony ten dach. Będąc na dachach trzeba uważać na dziury, kolejno na więcej dziur, a następnie jednym ważnym głównym powodem, na którym trzeba to uważać, to są kolejne dziury. Wysoko? Na linii nie zejdziemy, nie? Nie. Nawet byś nie chciał. A potem ktoś musiałby wejść i odczepić tą minę z góry, nie? Idąc przy krawędzi, biegu się nie boję, po coś pod nogami skrzypi. O, a tam jest nasza... tam była poczta, tak? Nie, poczta jest po lewo. Tam jest biuro. Dobra, trzeba stąd wyjść. O, kaczuszka jest. Dzięki, kaczek. Idealnie. Zaliliśmy fakty. Nie altanka, a stróżówka, w którą mógł siedzieć cieć. Łodna podmrówka. Jak tu Konrad powiedział, łodna podmrówka kamienna. A tu od razu mamy bramę wjazdową, której oczywiście musieliśmy iść przez las. Kto by wiedział, że to jest brama wjazdowa z tej strony, nie? No, tylko ładny komin. Nie, myślę, że bez kominka. Komin bez komina. Chyba może ma zejść do piwnicy. Ale nie, ty, no jest komin, ale nie ma do kominka wejścia. Nie o co tu chodzi. Jest komin, no tak to wygląda, kurde. I wieża. Masz ostatni element podróży. Ty. Ale ładny. Kurki. Podstawka pod jajko. Kawałek filiżanki.
poniszczonej. Wielka śruba. Wielka śruba. Dobrze, idziemy dalej. Już ciemno się robi, trzeba wracać. O! Kastrol. Tu coś jest napisane. Twoja ukochana zasługuje na więcej. Dobre smarowanie to podstawa długiego związku. Sui. Tu nic nie ma, z tego co widzę. No. Takich betonowych płytach by jedno było robione, to by wytrzymywały pokolenia. Tak, wytrzymywały pokolenia, a potem jeździ sobie co chwilę jak na torach byś miał tu po połączeniach, nie? A jeździ po dziurach w asfalcie. Jeździ po dziurach w asfalcie. To wszystko ma swoje plusy i minusy, no dobra. To dzięki za oglądanie, zapraszam was do kolejnych odcinków, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie mi lajka. Jeśli nie, to zostawcie mi lajka. Dobra, Konradzie, coś do powiedzenia? Nie, dziękuję, do widzenia, dobranoc. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. Na razie, cześć.